Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Piąte zadanie z wielomianów z rozszerzonej części książki Teraz Matura, tak, z poziomu rozszerzonego. Zestaw D, a więc ten najtrudniejszy teoretycznie. Zadanie jest takie. Wyznacz wartość parametru M, dla których takie równanie ma cztery różne pierwiastki. No i teraz tak, jeżeli jest osoba, która dość dużo robiła tego typu zadań, to oczywiście można zauważyć z automatu, że możemy sobie podstawić, skoro tu jest x do potęgi czwartej, skoro tu jest x kwadrat, a tu jest wyraz wolny, to możemy podstawić sobie, że x kwadrat to będzie nasze t. Co dzięki temu otrzymamy? Otrzymamy równanie m plus 1 razy t do kwadratu minus m plus 1 t dodać 4m równa się 0. I tu mamy funkcję kwadratową. I teraz ta funkcja kwadratowa musi mieć dwa pierwiastki, czyli dwa rozwiązania. Żeby tu można było podstawić, na przykład wyjdzie, nie wiem, t równa się 9, no to x będzie 3 i minus 3, nie? No. Czyli pierwszą rzeczą, jaką musimy sprawdzić, to oczywiście, że delta jest większa od 0. Drugą rzeczą, jaką musi, oczywiście nie większa bądź równa, bo pierwiastki mają być różne. Drugą rzeczą, jaką i mają być 4, a nie 2. Drugą rzeczą, jaką mamy być sprawdzić, to musi być funkcja kwadratowa. To znaczy, że to nasze a, czyli m plus 1, nie może być 0, bo wtedy nie będzie ta kwadrat, czy nie będzie funkcji kwadratowej. Czyli z automatu już tu możemy napisać od razu to, że m jest różne od minus 1. Jak tu postawimy minus 1, to wyjdzie co? 0, tak? Tu też zresztą wyjdzie 0. I wyjdzie co? Minus 4 równa się 0. Sprzeczność. Tak? Więc m nie może być minus 1. Ale oprócz tego, to nasze t nie może być liczbą ujemną. Dlaczego? No bo x kwadrat nie może być liczbą ujemną. Bo mają być cztery rozwiązania, czyli t musi być dodatnie, bo coś do kwadratu ma być dodatnie. Czyli t1 i t2 muszą być razem dodatnie. Czyli jeżeli je pomnożymy, tak, to oczywiście musi być większe od zera oraz t1 plus t2 też musi być większe od zera. Tak, bo oba muszą być dodatnie. No dobra. No to co? To jest załatwione, to teraz zróbmy tą deltę. No to policzmy tą deltę. Czyli ta nasza delta jest równa. No to będziemy podnosić do kwadratu, czyli ten minus i tak kwadrat skasuje, więc ja od razu zapiszę tak. Tak, bo ten kwadrat i tak skasuje ten minus. Minus 4 razy a i razy c. Dobra, no to delta równa się. Tu jest wzór skróconego mnożenia m kwadrat plus 2m plus 1. A tu będziemy mieli tak. Minus 4 razy m to jest minus 4 i jeszcze razy 4m to jest minus 16m do kwadratu. Minus 4 razy 1 to jest minus 4 i razy 4m to jest minus 16m. Trochę brzydkie, no ale sprawdzamy. Czyli teraz mamy tak, redukcja. M kwadrat minus 16m kwadrat to jest minus 15m kwadrat. 2m minus 16m to jest minus 14m plus 1. I to ma być większe od 0, tak? No. Czyli teraz liczymy sobie deltę z m, bo teraz liczymy deltę z tego. Czyli mamy b kwadrat, czyli minus 14 do kwadratu to jest 196. Minus 4 razy minus 15 to jest plus 60 i razy 1 to jest plus 60. Czyli wychodzi na 256 i tu już możemy być praktycznie pewni, że póki co jest ok. Z tej prostej przyczyny, że pierwiastek z tej delty m, pierwiastek z 256 to jest 16, więc bardzo fajna liczba. Dobra, no to liczymy m1 minus b, a więc 14, minus pierwiastek z delty, a więc 16, przez 2a, czyli przez minus 30. Czekajcie, coś jeszcze sprawdzam, bo to jest tak, minus 14, 14 minus 16 to jest minus 2 przez minus 30, to jest 2 30, a 1 15. Dobra? I jeszcze m2, czyli to jest 14 plus 16 przez minus 30, nie lubię jak nie mam miejsca, 30 przez minus 30 to jest oczywiście minus 1. Rysujemy sobie cyk, cyk.
Zaznaczamy minus jedynkę, zaznaczamy jedną piętnastą. Ramiona są w dół, bo a wynosi tak minus 15. My szukamy tych większych od zera, czyli tych, nie? Bo tu jest wykres pod osią, więc tu są wartości ujemne. A tu oczywiście od minus 1 do 1,15 jest wartości dodatnie, bo jest nad osią. Czyli z tego nam wychodzi, ja sobie to tu zapiszę może jakimś zielonym kolorkiem, że m na pewno ma należeć od minus 1 do 1,15. Ciach. Dobra. To jest warunek z delty. Uff. Czekajcie. To. Ok. Tak, no i teraz wzory Wieta, o tym to wspominaliśmy, czyli T1 na ZT2 ma być większe od zera. Oczywiście T1 na ZT2, zgodnie ze wzorami Wieta, to może jakimś kolorkiem, o. To jest minus... Kurczę, co przez A, czy co przez A? Nigdy nie pamiętam. Chyba to nie jest minus. To jest C przez A. Tak? No i to ma być większe od zera, tak? Czyli C to jest 4M, a to jest M plus 1 i to ma być większe od zera. I teraz uwaga, ja to mogę pomnożyć przez M plus 1. Dlaczego? Ponieważ ta liczba jest zawsze dodatnia. Dlaczego? Ponieważ M ma być większe od minus 1. Więc zobaczcie, jak tu wstawicie minus 1, to się wyzeruje. A to ma być większe od minus 1. Zgadza się? Sorry. No dobra, już jest. Ok, czyli co? Możemy to pomnożyć przez m plus 1 z tej prostej przyczyny, że m należy od minus 1 do 1,15. Czyli na pewno, jak tu postawimy minus 1, to będzie to... To się wyzeruje, więc jak postawiamy liczby większe, to jest na pewno większe od zera. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. Dobra, no to jak podzielimy, to oczywiście ten mianownik nam zniknie. No i to będzie 0 razy coś tam, to jest 0. To jeszcze podzielić przez 4, czyli m ma być większe od 0. Pik. Jest, jest. I ostatni nam zostały warunek, a mianowicie na sumę tych pierwiastków, czyli może tym kolorkiem, ciach, ciach. T1 plus T2 ma być większe od 0. Oczywiście tu znowu są wzory Wieta, czyli minus B przez... A jest większe od zera. Podstawmy. Minus. Minus z minusem da nam oczywiście plus. M plus 1. Przez A M plus 1. To ma być większe od zera. No to oczywiście po pierwsze M plus 1, tak, mianownik nie może być zerem, ale tu jest ten warunek, że M nie może być minus 1. No a to nam się skasuje. To jest to samo w liczniku i mianowniku i wyjdzie 1 jest większy od 0, czyli pasuje, tak? Tutaj wszystkie liczby będą spełniały ten warunek, że pierwiastki, suma pierwiastków jest większa od 0. Dobra. No to już na sam koniec naszego zadania robimy tak. Krecha. I po kolei zaznaczamy. Na zielono. Minus 1. 1,15. Nie wiem, jak wy tam zaznaczacie. Ja to przeważnie zaznaczam tak, chociaż nie lubię tego zaznaczania. Wolałem inne, ale wiem, że większość tak zaznacza, więc zaznaczam tak. Od minus 1 do 1,15 oczywiście bez tych jedynki i 1,15. Czemu o tym mówię? Bo czasami zamiast tych kółek jest po prostu po skosie i to też jest to samo. Ale nie ważne. M większe 0, czyli tu gdzieś rzucam sobie 0 i ma być większe. A do tego M nie może być minus 1. No to właśnie jest i tak wyrzucone, nie? I oczywiście z tego wszystkiego, ponieważ wszystkie te warunki muszą zachodzić, to bierzemy część wspólną. A część wspólna... A jeszcze sobie przy zerze widzicie. No. O. Czyli część wspólna to będzie od 0 do 1,15. I to jest nasze rozwiązanie. Co sądzę o tym zadaniu? Czy jest trudne? Jak się wie, jak zrobić, to nie jest trudne, ale samemu do tego dojść i znaleźć te wszystkie cztery warunki może być skomplikowane. Po pierwsze, możecie zapomnieć o tym, że m różne minus 1, choć to nie wpłynie na wynik, to trzeba zapisać go, żeby dostać ten punkt 1 więcej. Delta większa od zera, można to stwierdzić, bo raczej będziecie widzieć, że to jest funkcja kwadratowa na poziomie rozszerzonym. No i że delta na pewno musi być większa równa od zera, zresztą nie wiesz co liczyć, delta, więc na pewno ją policzysz.
No i teraz, że ten iloczyn większy 0, suma większa 0, teraz wiesz, samemu wymyśleć też mogło być trochę problemu z tym. No a teraz myślę, że nie będzie. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Łapki w górę zawsze mile widziane. Polecaj mnie swoim znajomym, jeżeli uważasz, że fajnie tłumaczę matematykę. Jeżeli uważasz, że nie fajnie tłumaczę matematykę, to wpisz mi w komentarzach pod spodem, co twoim zdaniem powinienem poprawić. Chociaż już dłuższy czas o to proszę i nie ma na razie negatywnych komentarzy, w sensie negatywnych, w sensie konstruktywnych, negatywnych, w ogóle nie ma negatywnych. Na razie uważacie, że fajnie prowadzę i mam nadzieję, że tak zostanie. Dobra, oczywiście zapraszam jeszcze na fanpage'a, a póki co zmykam. Na razie cześć, bo jeszcze mnóstwo zadań przede mną. Heja! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.